Dobry wieczór. Kolejny dzień naszego życia przeminął. Mam nadzieję, że w dobrym nastroju jesteście, że chociaż kilka chwil szczęścia każdy odnalazł. Słuchajcie, przed nami długi weekend, jutro Boże Ciało. Witaj, Gosiu. Jutro Boże Ciało, dużo osób wyjechało. Mam nadzieję, że i pogoda nam dopisze. Ale bez względu na to, co będzie za oknem, pamiętajcie, że najlepszą pogodę to nosi się w sobie. I ona nas nigdy nie zaskoczy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I na dzisiaj przygotowałam jedną bajkę. Posłuchajcie. Tytuł jest Szlachetne drzewo, oczywiście Bruno Ferrero. Istniało kiedyś drzewo, które bardzo kochało małe dziecko. Dziecko codziennie odwiedzało je, zbierało jego liście, plotło z nich korony, aby potem bawić się w króla lasu. Wchodziło na jego pień i huśtało się na jego gałęziach. Jadło jego owoce, a potem wspólnie bawili się w chowanego. Dziecko, gdy było zmęczone, zasypiało w cieniu drzewa, a liście śpiewały mu kołysankę. Dziecko kochało drzewo całym swym małym sercem. I drzewo było szczęśliwe, ale czas płynął. A dziecko rosło. Teraz, gdy dziecko było duże, drzewo często czuło się osamotnione. Pewnego dnia dziecko przyszło zobaczyć drzewo, a drzewo poprosiło. Zbliż się, moje dziecko, wejdź po moim pniu i zrób sobie huśtawkę z moich gałęzi. Jedz moje owoce, baw się w moim cieniu i bądź szczęśliwe. Jestem już zbyt duże, by wspinać się na drzewo i by bawić się, odrzekło dziecko. Chcę mieć pieniądze. Czy możesz mi dać pieniądze? Przykro mi, odpowiedziało drzewo. Nie mam pieniędzy. Mam jedynie liście i owoce. Weź moje owoce i sprzedaj je w mieście. Będziesz miało pieniądze i będziesz szczęśliwe. Wówczas dziecko wspięło się na drzewo, zebrało wszystkie owoce i odeszło. Drzewo było szczęśliwe, ale dziecko długo nie wracało i drzewo stawało się coraz bardziej smutniejsze. Pewnego dnia powróciło, a drzewo zadrżało z radości i powiedziało: zbliż się, moje dziecko, wejdź po moim pniu, zrób sobie huśtawkę z mojej gałęzi i bądź szczęśliwe jak dawniej. Jestem zbyt zajęte i nie mam czasu wspinać się na drzewa, odpowiedziało dziecko. Chcę mieć dom, który by mnie ochraniał. Chcę mieć żonę i dzieci. Potrzebuję więc domu. Czy możesz dać mi dom? Ja nie mam domu, powiedziało drzewo. Moim domem jest las. Ale ty możesz obciąć moje konary i możesz zbudować sobie z nich dom. Wówczas będziesz szczęśliwe. Dziecko poobcinało wszystkie konary i wzięło je ze sobą, aby zbudować dom. A drzewo było nadal szczęśliwe. Przez długi czas dziecko nie powracało. Gdy znów się pokazało, drzewo było tak szczęśliwe, że z ledwością mogło mówić. Zbliż się, moje dziecko, szeptało. Chodź pobawić się. Jestem zbyt stare i smutne, by bawić się, powiedziało dziecko. Chcę mieć łódź, by uciec stąd daleko. Czy możesz dać mi łódź? Zetnij mój pień i zrób z niego łódź, powiedziało drzewo. Będziesz mogło odpłynąć stąd i być szczęśliwe. Wówczas dziecko ścięło pień i zbudowało sobie łódź, by uciec nią daleko. Drzewo zaś wciąż było szczęśliwe, ale nie w pełni. Po długim czasie dziecko znów wróciło.
Przykro mi, moje dziecko, powiedziało drzewo, ale nic ci nie mogę dać. Nie mam już owoców. Moje zęby są zbyt słabe, by jeść owoce, powiedziało dziecko. Nie mam gałęzi. Nie możesz już huśtać się na nich. Jestem zbyt stary, by huśtać się na gałęziach, powiedziało dziecko. Nie mam już pnia, powiedziało drzewo. Nie możesz już wspinać się po nim. Jestem zbyt zmęczony, by wspinać się, powiedziało dziecko. Martwię się, westchnęło drzewo. Chciałabym bardzo dać ci coś, ale już nic nie mam. Jestem jedynie starą kłodą. Przykro mi bardzo. Niewiele mi już potrzeba, odrzekło dziecko. Potrzebuję jedynie spokojnego miejsca, by usiąść i odpocząć. Czuję się bardzo zmęczone. A więc, powiedziało drzewo, rozprostowując się, jak tylko to było możliwe, stara kłoda będzie odpowiednia. Możesz usiąść na niej i odpocząć. Zbliż się, dziecko, usiądź sobie i odpoczywaj. Dziecko tak zrobiło, a drzewo było bardzo szczęśliwe. I podsumowanie tej historii. Dziś wieczorem usiądź sobie w cichym kąciku i pomóż twemu sercu podziękować wszystkim mądrym drzewom twojego życia, na których możesz oprzeć się i żyć. Piękna historia, prawda? O dziecku i drzewie. My też w swoim życiu spotykamy takie swoje, każdy swoje własne drzewa. Więc pomyślmy o tych właśnie drzewach naszego życia. Pomyślmy o tych ludziach, którzy towarzyszą nam nieustannie i podziękujmy im za ich obecność i za to, że zawsze możemy na nich liczyć i są dla nas takim wsparciem. Piękne słowa. Pomyśl i podziękuj wszystkim pięknym drzewom twojego życia. Zobaczcie, zwykła historyjka, ale ile mądrości jest w niej. Życzę wam z całego serca, żebyście mieli właśnie takie drzewa, żebyście mieli obok siebie takich ludzi, na których będziecie mogli się wesprzeć. Słuchajcie, no, koniec środy, jutro czwartek, Boże Ciało, święto ważne, więc świętujmy. Pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Nie traćmy wiary, bo to jest taki dar bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach. No i cóż, odpoczywajcie. Odpoczywajcie, ciesząc się każdą chwilą życia. Powiem tylko tyle jeszcze, bo dopytujecie mnie, więc wykorzystam ten moment. Słuchajcie, już prawie 2 miesiące temu, ojejku, jak ten czas szybko leci, w moje 50. urodziny wymyśliłam sobie taki prezent, że pozbieram różne historie mojego życia i zamknę w wierszach. I udało mi się właśnie stworzyć nową książkę. Jest tutaj 50 wierszy na 50. urodziny. Jedyna taka książka, bo 50 lat się raz kończy tylko, słuchajcie. I udało mi się wydać tą książkę. Znam adres szczęścia. I ostatnio, jak te wiersze czytała Tereska Lipowska, bo poprosiłam ją o recenzję, to Tereska zwróciła uwagę, że to jest mój życiorys poetycki. I rzeczywiście nie podeszłam do tego w ten sposób, ale potem tak na spokojnie przemyślałam, zajrzałam do tej książki i stwierdziłam, że tak, w każdym z tych wierszy jest kawałek historii mojego życia. I to wszystko przeplecione jest zdjęciami.
Więc naprawdę ta książka jest dla mnie bardzo cenna. I mam ją. Od wczoraj mam już książkę. Wydałam 100 egzemplarzy, więc podług tych innych książek to na razie jest najmniejsza ilość. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany i chciałby do kolekcji dołączyć kolejną moją książkę, to bardzo Was proszę, piszcie do mnie w prywatnej wiadomości. I ja wtedy Wam wszystko powiem, ile książka kosztuje, jak, co. Bo to jest książka, z której część chciałabym przeznaczyć na jakąś akcję charytatywną. 50, 50 urodziny, 50 wierszy. Chciałabym tą książką też komuś pomóc. Więc gdyby ktoś z Was chciał do poduszki poczytać sobie nowych moich wierszy, w których jest kawałek mojego życia, kawałek mojego serca, to piszcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mogła podzielić się adresem szczęścia i książkę posłać w świat. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za obecność. Pozdrawiam Was serdecznie. Dbajcie o siebie i do zobaczenia jutro. Dobranoc.